Witam wszystkich widzów. Kolejny dzień, kolejny odcinek. Oczywiście z serii pierwszej tym razem, jak zazwyczaj na początku tygodnia. Co będzie w tym odcinku? Kochani, no postanowiłem odwdzięczyć się koledze, który przysłał mi ostatnio dość sporo zwierząt, chociaż zamówiłem tylko dwa, a spodziewam się już kolejnej przesyłki. W związku z czym, tak jak mówię, postanowiłem po pierwsze odwdzięczyć się koledze, który no, sprawił mi wielką radość, no bo naprawdę dostać tak wiele za cenę dwóch stworzeń, takich właśnie, które hoduję, to jest naprawdę mega fajne uczucie. No i tak, postanowiłem, że wymienię dzisiaj sobie jednego z moich młodych afrykańskich diabełków, czyli Murinusa. No i wymieniłem go właśnie za dwa pajączki z gatunku Violaceus. Fajne pajączki nadrzewne, które właśnie w tym odcinku zobaczycie, jak pakuję do wysyłki również. No i będzie to właśnie też taka nowość, jeśli chodzi o tutaj to, co się dzieje w odcinku. Oprócz tych dwóch pajączków postanowiłem dorzucić tutaj koledze, bo nie wiem, czy posiada karmówkę. Cztery takie muszki postanowiłem dorzucić od siebie na start. Może później już pajączki zrzucą skórę i poradzą sobie z upolowaniem na przykład pinki. Ale pajączki postanowiłem, że wyślę koledze aż trzy. Co jeszcze, zanim przejdziemy do odcinka? No powiem wam, że ostatnio oglądaliście na pewno mojego chromka, którego przeprowadziłem też do nowego domku. No tak się złożyło, że również dzisiaj przy okazji, kiedy wymieniałem właśnie Murinusa, postanowiłem, że na prośbę kolegi z okolic, tutaj właśnie młodszego terrarysty, wypożyczę mu swojego chromka, gdyż posiada samicę. No i cóż jeszcze, jeśli po prostu wyjdzie, dostanę chromka z powrotem, jeśli nie zostanie pożarty. Jeśli zostanie, no to doszedłem do porozumienia, że dostanę dwa lub trzy małe maluchy, jeśli chodzi o gatunek chromatopelmy. No, chromki są jedne, więc to jest tylko jeden gatunek, więc nie trudno się domyślić, o jakiego ptasznika chodzi. No, ale tak jak mówiłem, chromek dzisiaj zwiedza nowy dom, można powiedzieć, że pojechał w delegację. W związku z czym zwolniło mi się też jego terrarium, któremu postanowiłem po prostu też dać nowego lokatora. Lokator oczywiście na tą chwilę zamieszkuje w takim okropnym tutaj braplaście. Może już ktoś po sylwetce kojarzy, jeśli hoduje ptaszniki. No i cóż, zacznę chyba od przeprowadzki w tym odcinku. No i w takim razie nie będę już tutaj schodzić z kadru, tylko zwyczajnie statyw sobie przekieruję i do dzieła. No i sami widzicie, jest tutaj okropny braplast, co w nim żyje. Spróbuję odkryć, żeby nie spłoszyć tutaj pupila swojego. Co żyje w tym braplaście? Zobaczcie sami. Tutaj mam piękną brachypelmę albo pilosum, czyli ptasznik kędzierzawy, z tym, że zaznaczam, to nie jest odmiana z Nikaragui. Co można o nim powiedzieć? Na pewno pajączek jest naziemny, wyczesuje z siebie włoski parzące. Co za tym idzie, jak na brachypelmę przystało, nie posiada silnego jadu. Jak widzicie, no, w tym braplaście, no, jeśli chodzi o przezroczystość, jest naprawdę okropnie. Poza tym, kiedy pokazywałem wam właśnie kuzyna tego pająka, czyli właśnie pająka brachypelma albo pilosum, z tym, że odmiany właśnie z Nikaragui, no jak widać, ubarwieniem znacznie się różni. Ale myślę, że kiedy go przeprowadzę, będę mógł też cieszyć się widokiem tego pajączka. Szczerze mówiąc, jego płci nie znam na tą chwilę, bo no, przezroczystość nie pozwala mi określić zwyczajnie tego zbiornika, w którym teraz żyję. Więc no cóż, zapraszam do przeprowadzki i do dalszego opisu gatunku.
Okej, mam tutaj już gotowy domek, który Chromek zostawił dla kolejnego pająka, a nie spodziewam się, żeby właśnie Chromek wrócił do mnie w ciągu kolejnego miesiąca, więc czas na wprowadzenie tutaj nowego lokatora, którym będzie właśnie ta brachypelma, którą przed chwilką widzieliście. I zanim odłowię pająka, chciałbym Wam jeszcze trochę opowiedzieć o tym pająku, bo to jest jeden z większych pająków z rodziny ptaszników, który jest gatunkiem naziemnym. Ogólnie można spotkać te odmiany właśnie ptasznika kędzierzawego, czyli brachypelmy albo pilosum, w rejonach takich jak Brazylia, Panama, Gwatemala, Meksyk czy nawet Wenezuela. No, w sumie można powiedzieć, że Brazylia i Wenezuela są takimi rejonami dość obfitymi w takie właśnie stworzenia. No bo jeśli chodzi o Wenezuelę, no to i Irminia pochodzi z Wenezueli przecież. No i poza tym jeszcze jeśli chodzi o Brazylię, no to Chromatusy są z Brazylii, przecież ptasznik białokolanowy również jest z Brazylii. No więc kraje bardzo obfite w takie właśnie stworki nietypowe. No i jeśli chodzi o rozmiary tych pająków, no to samice dorastają do aż 8 cm ciała. No i przypominam, że długość ciała mierzymy od początku szczękoczułek aż do końca odwłoku. Jeśli chodzi o właśnie podawanie centymetrów ciała pająka, no i w ubarwieniu tego pająka dominują w zasadzie różne odcienie brązu, szarości czy nawet czasem czerni. Odnóża są pokryte takimi jaśniejszymi włoskami, tutaj też jest to słabo, ale jest to widoczne. Stąd właśnie pochodzi nazwa, że to jest ptasznik kędzierzawy. No i jeśli chodzi o warunki dla tego pająka, to świetnie radzi on sobie w temperaturach pokojowych, więc takie 20-27 stopni za dnia, z kilkustopniowym spadkiem tej temperatury w nocy. Kiedy samica składa kokon po kopulacji, może w nim być nawet do 1000 jaj, więc naprawdę dużo. No i odnośnie tego gatunku będzie to na tyle, jeśli chodzi o informacje gatunkowe. Czas odłowić tego pajączka i przenieść do nowego domku. Ok, pojemnik przygotowany, więc trzeba odławić tego pająka. Mógłbym to zrobić również bez pojemnika, tylko po prostu nie chcę oberwać włoskami po oczach parzącymi. A poza tym te pajączki, jak się wystraszą, potrafią naprawdę szybko zasuwać, więc nie chciałbym takiej awarii, bo już wczoraj w nocy miałem właśnie pierwszego w życiu uciekiniera. Całe szczęście, że w porę się zorientowałem, a uciekinier nie był zagrażającym mi pająkiem ani mojemu życiu, bo Pterinopelma sazimaj sobie wyszła ode mnie z pojemniczka. Ok, brachypelma odłowiona, nawet się szczególnie nie czesała, jeśli chodzi o panikę. Ok, zabieg nie był zbyt trudny. No i cóż, tutaj jest nowy domek tego pajączka, więc czas go po prostu przełożyć i tyle. A więc tak, mamy domek już gotowy w zasadzie po moim chromku, który prędko raczej nie wróci, bo skoro dostanie panienkę tam, gdzie pojechał, to wcale się facetowi nie dziwię. Sam bym chyba nie wracał, prawdę mówiąc. Okej. Teraz sobie to tylko przykryję. Ogólnie fauna boksik ma właśnie bardzo fajne takie udogodnienie, że jest otwierany jeszcze z dwóch stron, więc bez problemu można sobie otworzyć taki pojemnik. Poza tym osobiście zawsze uważałem, że uwalnianie takiego pająka w nowym domu jest trudniejsze niż jego schwytanie, dlatego że pająk wtedy już jest aktywny i spłoszony, ale zobaczcie sami. Nie wydaje się być zbyt przestraszonym pająkiem. No i zobaczcie sami, już zaczyna zwiedzać nowy domek, ten pajączek. No i z tego co widzę, zaczyna już chyba też pleść pajęczynkę.
co jest bardzo dobrym znakiem w tym przypadku. No i cóż, no, wydaje mi się, że ogółem jest to samica, która właśnie macha wam łapkami i próbuje chyba dać mi nogę, ale to nic. W takim razie ja ją sobie zabezpieczam, skoro już jest w nowym domku. Jeszcze wam ją troszkę spróbuję pokazać. Moment, bez fleszu, lipa. O, zobaczcie sami. Naprawdę piękny zwierzak, jeśli chodzi o i utrzymanie, i karmienie. Bardzo fajne, bo żarłoczne stworzonko. No i to będzie na tyle. Zapraszam was do drugiej części odcinka, ale jeszcze nie końcowej. Ok, i teraz tak. Pojemnik z brachypelmą powędrował na mój regał hodowlany, a teraz widzicie tutaj masę rzeczy, które pewnie zastanawiacie się, po co one w ogóle są. Ale tak, teraz, tak jak mówiłem, będzie druga część odcinka, bo teraz będę pakować pajączki na wysyłkę dla kolegi, któremu właśnie chciałem się odwdzięczyć za te wszystkie paczki. No i w ogóle za pozytywne nastawienie pod tym kątem, co właśnie tutaj robi, że poszliśmy ogólnie też na taką fajną formę współpracy. Więc tak, pojemniczek tu już sobie wypełniłem troszkę zbędne miejsce, które nie będzie mi potrzebne. No niestety, mniejszego pudełka nie miałem aktualnie, ale no cóż. Tak, trzeba przede wszystkim to zabezpieczyć wszystko, czyli zrobić takie zabezpieczenie małe. Ok, teraz tak, tutaj mam ependorfy i karmówkę już z odłowionymi pajączkami, czyli violaceusy tutaj mam. Została mi się do odłowienia Lasidora parahybana, czyli ptasznik olbrzymi. A więc tak, Lasidora parahybana, czyli ptasznik olbrzymi w tłumaczeniu, tak jak przed chwilą wspomniałem, również jeden z największych gatunków pająka ptasznika naziemnego, wyczesujący z siebie włoski. Wszystkie pająki, które dzisiaj wam pokazuję, nadają się dla osób początkujących, które zaczynają dopiero swoje takie doświadczenia z pająkami. Chociaż trzeba zawsze brać pod uwagę, że każdy taki pająk, kiedy się wystraszy, naprawdę potrafi zasuwać. Ja o tym ostatnio dosyć często wspominam. No i cóż, ok, mam tutaj jeszcze pojemniczek asekuracyjny, gdyby ten maluszek chciał sobie faktycznie pobiegać. Nie dysponuję silnym jadem, jeszcze tylko szukam sobie mojej pęsety. Ok, narzędzia mam, a więc jedziemy. Pojemniczek otwarty, pajączek już wydaje się być lekko przestraszony. No ale spróbujmy, może da radę. Chociaż wątpię, żeby to mi się tak fajnie szybko udało. No chodź. No oj, nie będzie chciała ze mną współpracować. Już to widzę. No. No, wskakuj mała. No nie chce ze mną współpracować. Słuchajcie, udało mi się za szóstym razem, oby tylko nie uciekła. Mam tutaj już właśnie ptasznika olbrzymiego. To jest ogólnie L2 lub L1, dokładnie nie wiem. Ale mam nadzieję, że będzie ok, więc zabezpieczam ją sobie i
No, szykuję ją po prostu dalej do wysyłki. Okej, słuchajcie, odławianie było naprawdę trudne, zwłaszcza, że musiałem zapakować te pajączki w tak małe ependorfy. No, przy Violaceusach nie było tyle kłopotu, szczerze mówiąc, ale ta parachybanka naprawdę nie chciała praktycznie ze mną współpracować, więc no, musiałem się namęczyć, mimo wszystko, że no właśnie trochę się z nią, kurczę, namęczyłem. To trafię w gust kolegi właśnie Macieja i że doceni tutaj też moje starania. Okej, a więc tak. Dajemy małe zabezpieczenie od spodu, żeby tutaj te pajączki mi się nie poobijały i żeby dotarły oczywiście bezpiecznie do kolegi Maćka. Mam nadzieję, że właśnie tak będzie. Swoją drogą z kolegą też już rozmawiałem. Jeśli tylko nie zapomni, to mam też nadzieję, że przyśle mi filmik z odpakowywania. Jeśli będzie chciał, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, żebym tutaj też nie wjechał na RODO. No to po prostu też opublikujemy dla widzów takie nagranie właśnie, czy maluszki doszły zdrowe, jeśli będziecie ciekawi. A tymczasem tak, od razu uprzedzam, że to wszystko muszę zawinąć właśnie w kawał waty, której szczerze mówiąc nienawidzę. Nie wiem dlaczego, od małego mam takie coś, że mi po prostu nie cierpię uczucia, kiedy dotykam waty. No ale trudno, tak już jest u nas, a więc chcę, nie chcę, lecz muszę tak zrobić. Oczywiście w każdym pojemniczku z pająkiem jest dziurka. Karmówka też ma taki sam pojemniczek zrobiony, żeby to po prostu wszystko się nie podusiło. Co oprócz tego, jeszcze taki pojemniczek również z dziurkami, żeby mimo wszystko jakieś dojście tlenu tam było. Ja oczywiście, zanim zapakowałem te pajączki do ependorfów, to te waty w środku ependorfów zostały spryskane wodą, także Maciej, kiedy pajączki będą w podróży, nie będzie musiał obawiać się, że zdechną po prostu z braku wody czy podobnych rzeczy. No po prostu będzie odbiorca spokojniejszy. Okej, lecimy dalej, bo to jest dopiero pierwsza część zapakowania takiego do transportu, a więc czas ruszać dalej. A więc tak, pudełko już widzieliście, tutaj wypełniłem niepotrzebną przestrzeń makulaturą od spodu, no i dodałem kawałek stropianu, takie zrobiłem podwójne dno, ale mimo wszystko ta paczka musi być dobrze zabezpieczona, więc daję tu jeszcze od siebie sporo makulatury. Tak. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Dopiero teraz umieszczę tutaj pojemniczek z pająkami. Zakryję to jeszcze dodatkowo, żeby od góry też była jakaś amortyzacja, bo wiadomo, że kiedy ta paczka będzie transportowana, no to na pewno będzie narażona na jakieś wstrząsy, no i tym podobne. Mam nadzieję też, że nie zostanie ona przygniecona niczym ciężkim. Bardzo bym nie chciał, ale myślę, że chyba nawet postąpię w ten sposób, że nie będę nadawać tego kurierem właśnie ze względu na takie ryzyko, tylko po prostu nadam tą paczkę być może priorytetem, jeśli będę mieć możliwość, to jak najbardziej, bo szczerze mówiąc średnio ufam takim wysyłkom kurierskim delikatnym. Ok, no sami widzicie, że jest tego naprawdę wiele. Liczę, że pajączki dojdą żywe i że kolega Maciej też nagra właśnie filmik z pakowania, bo z radością obejrzę, jak kolega zareaguje. No i myślę, że dodam tutaj jeszcze drugie właśnie, w zasadzie trzecie nawet dęko, które wyciąłem sobie ze stropianu. I to będzie na tyle, kochani. Zabezpieczamy. Cyk.